How far into the past of our families can we look? Maybe those are the streets your great-grandparents would stroll through. You wonder who they used to meet with and what secrets their lives are hiding. In the past, those wanting to conduct a search in archives would have to take a significantly long waiting time into account. Nowadays, however, thanks to a unique state-of-the-art technology, you can search the deepest recesses of history sitting comfortably in your own armchair. For the above reasons, the National Archives in Toron and Bydgoszcz have undertaken to digitalize their collections and made them available to a wider public. Naszym zadaniem jest przechowywać materiały archiwalne wieczyście. Najstarsze dokumenty, jakie mamy, pochodzą ze średniowiecza z XIII wieku. Te źródła, które w tej chwili przejmujemy, też powinny przetrwać wiecznie. A więc im mniej będziemy je udostępniać w oryginałach, tym mają większą szansę na przeżycie. One of the rooms in our building was transformed from archive into a digitalization studio. We managed to fit 7 workstations into that room. We worked from 7 a.m. till 9 p.m. in 2-shift pattern. Finalnie uzyskaliśmy 1 800 000 skanów z obu archiwów bydgoskiego i toruńskiego, co daje nam około 3,5 milionów skanów dla użytkownika. A dedicated infrastructure consisting of 4 EMC Atmos G3 Flex 240 matrixes was built. Ten system składuje dane jednocześnie w wielu lokalizacjach rozproszonych geograficznie. Pozwala to na zabezpieczenie danych na najwyższym poziomie, bo awaria nawet jednej całej lokalizacji nie powoduje braku w dostępie do danych. Macierz chmurową cechuje bardzo niski koszt składowania danych. Na takim systemie nie musimy wykonywać żmudnej pracy, jaką jest tworzenie kopii zapasowych. Ten system zabezpiecza dane w bardzo zautomatyzowany sposób, przez co możemy składować dane w długim okresie czasu. Jest, można powiedzieć, stworzony właśnie dla instytucji, które chciałyby archiwizować dane i składować je w bardzo długim czasie. EMC was responsible for providing object-based matrix, the most important part of the system. Jesteśmy firmą technologiczną, taka jest natura naszego działania. Dostarczamy najwyższej jakości sprzęt i to przedsięwzięcie jest zupełnie wyjątkowe. Ono jest wyjątkowe w polskiej skali, też wyróżniające się w skali europejskiej. Wynikiem od strony technologicznej naszych wspólnych działań było zbudowanie środowiska o charakterystyce chmury, które ma w tej chwili w Polsce na pewno największą skalę. Nasz system EMC Atmos jest bardzo prosty w implementacji i bardzo prosty w obsłudze. Oznacza to, że może być obsługiwany przez jedną osobę, która niekoniecznie musi być osobą techniczną. W przypadku archiwów państwowych zarządza tym systemem jedna osoba. Portal został oparty na najbardziej nowoczesnych trendach w zakresie tworzenia portali internetowych. Przyjęto tutaj, że portal ma być elementem interaktywnym, czyli ma wprowadzić ten element współpracy, tak, użytkownika z portalem, czyli użytkownik ma się niejako zaangażować w tworzenie portalu. Tym elementem na dzień dzisiejszy to jest oczywiście cały moduł indeksacji przekazanych czy publikowanych w internecie akt Urzędu Stanu Cywilnego, metrykalnych czy ksiąg meldunkowych. The index data lets other users search for specific documents. Thanks to the involvement of genealogical societies, digital documents will be indexed in a shorter period of time. Obecnie genealodzy pracują na danych zgromadzonych na macierzy, dodając własny indeks. Oznacza to, że już niedługo wszystkie dane zostaną zindeksowane i będzie można wyszukiwać konkretne osoby, wpisując imię lub nazwisko i w bardzo szybki sposób dostać się do danych związanych z tymi ludźmi. There are also plans for broadening the source database to include documents related to the Kujawian-Pomeranian voivodeship, but currently being in different Polish archives and abroad. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w tym przedsięwzięciu mogliśmy jako
jedna z wielu oczywiście firm wziąć udział. Chciałbym naprawdę serdecznie pogratulować zespołowi, który ten projekt przede wszystkim wymyślił. Zbudował jego wizję, zbudował wizję architektury, wykazał się wyjątkową determinacją w jego zrealizowaniu. No i doprowadzi ten projekt do końca. To też jest ważne, bo jak wiadomo, zdarza się i tak, że te projekty się ciągną latami i w sumie niekoniecznie wcale wyscają czy ambicje, czy oczekiwania ich twórców. No tutaj mamy modelowy przykład naprawdę dobrej wizji, fantastycznej realizacji i na koniec takiego bardzo, bardzo społecznie chwalebnego triumfu. Would you like to write your own annals? Now it is so easy.